Kabaret K2 zadrwił z Jarosława Kaczyńskiego. Prezes PiS będzie wściekły. Nie od dziś politycy i wypowiadane przez nich słowa są motorem napędowym dla kabareciarzy. Grupa K2 wystąpiła podczas 24. Mazurskiej Nocy Kabaretowej. Podczas skeczu Wakacje w piekle dało się usłyszeć słowa Jarosława Kaczyńskiego, a publika wręcz oszalała. Podczas Mazurskiej Nocy Kabaretowej wystąpili między innymi Paranie Normalni, Marcin Daniec, Katarzyna Pakosińska, Barbara Kurdej-Szatan i Kabaret K2. Ci ostatni prosto z Zielonej Góry przywieźli petardę dla mrągowskiej publiczności. W skeczu nie zabrakło nawiązań do polityki. Zaczęło się od tego, że para trafia do piekła, a tam Kabaret K2 zakpił z Jarosława Kaczyńskiego. Para, będąc w piekle, dowiaduje się, że można się tam wyspowiadać. Pada zdanie, że biskupów ci u nas dostatek. Partner kobiety postanawia zniechęcić kobietę do wyznania wszystkich swoich grzechów. Ty, Patrycja, lepiej nie idź do biskupów, bo w tych firankach wyglądasz jak ministrant. Jeszcze Sekielscy o tobie film nakręcą, a nie za stara jesteś, padło ze sceny. Diabeł przypomniał parze, że nie żyją, ponieważ mieli wypadek niedaleko Torunia, a tam, nie wiadomo, kto rządzi, anioł czy diabeł, co jest ewidentnym nawiązaniem do Tadeusza Rydzyka. W końcu zmarli chcą skontaktować się z Bogiem. Po chwili z głośników padły słowa Jarosława Kaczyńskiego. Wy w tej chwili w imię własnych interesów, małych, brudnych interesów rozwalacie Polskę. Jesteście przestępcami, usłyszeli widzowie. Publika dobrze przyjęła występ kabareciarzy, jednak pod postem na Facebooku pojawiły się skrajne opinie. Nie krytykowano ich za to, co zawierał sketch, ale za to, że pokazali stary materiał. Wakacje w piekle, mogliśmy obejrzeć już w zeszłym roku podczas polsatowskiej świętokrzyskiej gali kabaretowej. Wszyscy pokazaliście nam stare skecze. Szkoda, liczyłam na coś nowego, czytamy. Szkoda, że stary skecz. Powtórki, liczyłam na coś nowego, fajnego. Bardzo was lubię, ale trochę szkoda mi czasu, pisali miłośnicy grupy.